Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was przepis na pyszne ciasto, kokosową krówkę. Składniki jak zawsze znajdziecie w opisie. Zaczynamy od biszkoptu. Białka dajemy razem z solą oraz cukrem do miski miksera i ubijamy na puszystą, sztywną pianę. W tym czasie mieszamy mąkę razem z proszkiem do pieczenia oraz kakao. Do ubitych białek dodajemy teraz żółtka. Powolutku wlewamy olej. Obroty miksera zmniejszamy i teraz powoli dodajemy mąkę wymieszaną razem z kakao oraz proszkiem do pieczenia. Masę przelewamy teraz do formy wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy w temperaturze 180 stopni góra i dół przez około 35 minut. Teraz przygotujemy budyń, odrobinę mleka przelewamy do osobnego naczynia, resztę przelewamy do garnuszka. Budyń dodajemy teraz do tej mniejszej ilości mleka. Dodajemy cukier waniliowy oraz ekstrakt waniliowy. I dokładnie mieszamy. Mleko w garnuszku musimy teraz zagotować. Do gotującego się mleka dodajemy teraz naszą mieszankę budyniową i cały czas mieszając gotujemy, aż budyń się zagęści. Gotowy budyń przelewamy teraz najlepiej do innego naczynia. Górę przykrywamy na dotyk folią spożywczą, żeby nie powstał kożuch. I tak przygotowany budyń zostawiamy do wystygnięcia, żeby nabrał temperatury pokojowej. Biszkop też już jest upieczony, zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Całkowicie wystudzony biszkopt dzielimy teraz na dwie części. Jedną część odkładamy teraz sobie na bok. Pierwszą część biszkoptu teraz nasączamy. Odstawiamy na chwilkę na bok, a teraz przygotujemy krem budyniowy. Masło ucieramy razem z cukrem pudrem na puszystą masę.
Do utartego masła cały czas miksując dodajemy teraz budyń. Pamiętajcie, że musi być w temperaturze pokojowej, tak samo jak masło. Teraz połowę przygotowanego kremu wykładamy na biszkopt. Na krem wykładamy teraz herbatniki. Na herbatniki masę kajmakową, jeżeli jest za gęsta, po prostu ją trochę podgrzejcie. Na masę kajmakową kładziemy teraz kolejną warstwę herbatników. Do reszty kremu dodajemy teraz wiórki kokosowe, dokładnie mieszamy i taki przygotowany krem wykładamy na herbatniki. Na górę kładziemy teraz nasz drugi biszkopt, odwracamy go, ale tą równiejszą stroną do góry. Ostrożnie dociskamy. Również nasączamy. Na koniec ubijamy śmietankę kremówkę razem z cukrem pudrem. Wykładamy na wierzch ciasta. I posypujemy wiórkami kokosowymi. I tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki, najlepiej na całą noc.